Przed obejrzeniem tego filmu nie zapomnij zostawić łapki, suba z dzwonkiem i napisać komentarze o treści poradnik, a ja przypnę ci serduszko. Siema, siema, dzisiaj przychodzę do was z poradnikiem, jak wyeksportować plik do miksu. Wiele ludzi się zastanawia, jak niby wysłać taki plik i jak go przygotować w sumie do wysłania. Mam tu dla was odpowiedź krok po kroku pokazane, jak co zrobić. Więc zaczynamy. Najpierw na sam początek ustawiamy ścieżkę jako solo. Na solo, żeby grało tylko to. Ctrl-S, czyli zapisujemy plik, zapisujemy w dowolnym folderze, w takim jak nam się tylko podoba. Ja wybrałem sobie folder poradnik, który zrobiłem przed chwilą. No i na przykład plik sobie zapisujemy jako nuta, no i klikamy Enter, klikamy Zapisz. Jeszcze zanim wyślemy, to jakby osoba, która nam będzie miksować, nie wie, który track jest po kolei. Nie wie, co znaczy na przykład jakieś tam losowe literki i co to jest, więc sobie podpisujemy. Na przykład wpisujemy sobie beat, tutaj będzie wokal 1, tutaj analogicznie wokal 2, jakieś adliby może. Podpisujecie wszystko, co macie pod danym trackiem, chyba logiczne w miarę. No i dobra, klikamy file, klikamy render, wpisujemy sobie tutaj beat, czyli co mamy napisane w nazwie tracków. Wpisujemy sobie tutaj, wybieramy sobie folder, do jakiego chcemy sobie wrzucić te nasze wokale, klikamy, no i klikamy render one file. No i mamy wyrenderowaną naszą ścieżkę. Tak samo robimy z wszystkimi innymi. Żeby zaznaczamy sobie solo S, klikamy file, render i zaznaczamy, tutaj sobie wpisujemy nazwę vocal 1. Tutaj już jest folder wybrany, klikamy render one file i wyrenderowało nam się. Wchodzimy sobie do naszego folderu i wszystko jest ładnie wyeksportowane. Oczywiście pamiętajcie, aby zapisać sobie projekt w tym folderze, bo osoba, która będzie wam miksować tę piosenkę, nie będzie mogła otworzyć projektu. Bit się wyeksportował, wszystko jest. A więc jeżeli już zrobiliście wszystko, co wam wytłumaczyłem, żebyście zrobili, kawałek jest gotowy do wysłania. Możecie to wysłać na Google Drive, czy gdziekolwiek, po prostu gdzie wam pasuje i gdzie się zmieści plik. No i co, ja dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, siema.